Oczy Państwa nie mylą, tak jest. Nasz kapitan właśnie podpisuje nową umowę z Lechem Poznań. Ta będzie obowiązywała do końca czerwca 2025 roku. Mikael, cieszymy się, że z nami zostajesz. Mikael Isak is here with us. Mika, first of all, congrats on signing new contract with Lech Poznań. And I'm going to ask you obvious question in this situation. What are your feelings right now? No, very, very happy. I'm very, very happy, very proud. Finally it's done and we can start to focus on football. I dośrodkowanie, teraz okazja, bramka! Isak, Isak, król Mikael Isak, niesamowite! Ta sytuacja jest finalnie na samym końcu i dobra dla Miki, który się cieszy, że zostaje, i dla nas, bo my się cieszymy, że nasz lider, nasz kapitan zdecydował się kolejne dwa lata być w Lechu Poznań. What convinced you to put this sign under this contract? I think it's not just one part, I think it's many different ones. And in the end I came to the conclusion that, you know, I feel very loved here from the whole city, from the fans, from the club and my teammates, and we built something special here that I'm not really ready to give up yet. Yeah. Cieszymy się, że Isak będzie z nami na dłużej. Tak samo Antonio Milić i Kwekwe Skiri przedłużyli też umowę, co daje nam stabilizację i gwarancję pewnego poziomu. Stąd jest to dla nas bez wątpienia bardzo ważny też moment i w tym kierunku chcemy też zmierzać, żeby właśnie taki stały kręgosłup tego zespołu mieć. I z Mikaelem Isakiem, z kapitanem, no, mamy najlepszy przykład, że właśnie w tym kierunku będziemy dążyć. This was really amazing because Mikael is really, really important and key player for our team and not just a player, as a person. Yeah, I can just say good words about him because he is a good friend of mine and we have great relationship. And yeah, I think after Villarreal, this is second biggest thing for the team, or maybe in the first, I don't know. Uważam, że jest to wielkie zaskoczenie dla mnie jako osoby, która siedzi obok niego w szatni. Tak jakby nie spodziewałem się, że do tego dojdzie, więc wielkie ukłony dla Mikaela przede wszystkim, że wie, co ma, że jest kapitanem drużyny i myślę, że też jego podejście nie jest egoistyczne, ale podchodzi do tego przez pryzmat tego, że wie, co ma, że w Lechu może jeszcze napisać historię i pokazać, że może osiągnąć coś więcej niż dotychczas osiągnęliśmy. I jakby patrzeć, jestem w Lechu od momentu, kiedy Mikael do niego przychodził, więc też jakby całą jego historię na bieżąco przeżywam i jest to super historia, bo jak wiemy, awans do Ligi Europy, Mistrzostwo Polski, awans do Ligi Konferencji, to nie są małe sukcesy, bo to jest tylko 2,5 roku, a historia Lecha pokazuje, że nie zawsze takie tłuste lata były, więc na pewno to cieszy i miejmy nadzieję, tak jak mówię, że ta historia będzie nadal tak samo kolorowa. Mówiliśmy wcześniej, Tomek Rząsa czy Piotr Rutkowski mówili, że bardzo byśmy chcieli, że zależy nam i zrobimy wszystko, żeby nasz lider tak został z nami. Dzisiaj udało się to pokazać światu i jestem z tego bardzo zadowolony. Dwa lata kolejne w Lechu Poznań. Mogę być z tego dumny, cieszę się, widząc uśmiechniętego kapitana, który jest bardzo, bardzo zadowolony, że tu zostaje. To jest też taka decyzja, która wykracza tylko poza sam klub jakby, ale no, rodzina Miki tak dobrze się czuje w Poznaniu, w tym środowisku, w klubie, z ludźmi z klubu, wokół klubu, więc to razem wszystko się złożyło na to, że jesteśmy razem dłużej o dwa lata i jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwy. Keep fighting for trophies, keep taking the club out of Europe, so all of these things that we just all the time we try to improve and make Lech even better. You've signed this contract in this special circumstances here on the opening of our academy new home. How do you like it, this new home of Lech Poznań Academy? Oh, it's amazing, it looks fantastic. I think they get all the opportunities to train under top facilities. So yeah, I'm very happy for the young guys here. They are our future. So yeah, very nice.